Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Memobon, pomocnego przy zawrotach głowy, wspomagającego pamięć i koncentrację. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny. Pytanie, które do nas spłynęło dzisiaj, dotyczy szumów usznych. To jest w ogóle temat, który bez przerwy wraca. Jest to wielki problem u pacjentów i pytanie brzmi tak. Czy są zioła na szumy uszne? To jest pytanie trudne, bo można odpowiedzieć na nie i są, i nie ma, w zależności od tego, jaka jest przyczyna szumów usznych. A przyczyn może być wiele. Ja się najczęściej spotykam u siebie w moim gabinecie z przyczyną związaną z zaburzeniami ukrwienia ucha wewnętrznego i mózgu i to jest częściej u osób starszych, ale nie tylko oczywiście. Mogą być szumy uszne poinfekcyjne i te są trudne w leczeniu, bo mogą być spowodowane uszkodzeniem nerwu słuchowego i są też szumy uszne, które są konsekwencją zaburzenia biomechaniki pracy kręgosłupa. I teraz co tu zastosować w tych sytuacjach? Oczywiście są też inne szumy uszne innego pochodzenia, ale ja już na te rzadsze nie będę zwracał Państwu uwagi, ale te trzy powinny być leczone w sposób w zasadzie odmienny. Bo jeżeli chodzi o szumy uszne związane z kręgosłupem, no to tutaj najlepiej sprawdza się terapia manualna i akupunktura. My wykorzystujemy obie te techniki w naszym Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza i tu po takim zabiegu czasami efekty są od razu. Jeżeli natomiast pacjent ma szumy uszne związane z uszkodzeniem nerwu słuchowego, no tu jest problem duży, dlatego że mało jest surowców naturalnych, które mogą nerw regenerować. Czasami są to leki homeopatyczne, ja używam Hypericum konkretnie. Czasami można stosować też preparaty, które są na bazie witamin z grupy B. I to tutaj może się nam sprawdzić, ale niestety nie zawsze. Szumy o podłożu niedokrwiennym dość dobrze leczą się z użyciem preparatów, w których występuje ekstrakt z liścia miłorzębu japońskiego. My go łączymy najczęściej z ekstraktem z żeńszenia, zresztą ta receptura jest u Państwa na ekranie i to jest jeden takie zestawienie, które poprawia ukrwienie w obrębie ucha wewnętrznego. Natomiast drugi taki surowiec zielarski to jest ekstrakt ze skórek winogron, ciemnych winogron, bogaty w resweratrol. On także poprawia mikrokrążenie w całym organizmie, a także w uchu wewnętrznym. Uwaga jest taka, że jeżeli pacjent nie ma poprawy po stosowaniu tych preparatów ziołowych w ciągu dwóch, maksymalnie trzech miesięcy, no nie ma sensu ich stosować. Tylko tu jest też taka kolejna uwaga ważna. Nie spodziewajmy się tego, że uzyskamy efekt terapeutyczny, że po tych trzech miesiącach szumy ustaną. One nie ustaną, ale na przykład tendencja już może być dobra. Czyli na przykład pacjent będzie mówił, szumiało mi cały czas, a teraz bywają chwile, co kilka dni, tam godzina, dwie godziny, że ten szum zanika. I to będzie sytuacja, która upoważnia nas do tego, żeby stosować dłużej preparaty poprawiające ukrwienie. Tak więc niestety nie mam dla Państwa optymistycznych informacji, bo szumy leczą się trudno i czasami niestety nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Memobon, pomocnego przy zawrotach głowy, wspomagającego pamięć i koncentrację.